ostatnim tygodniu Nysa staje się znana w Polsce, choć raczej powodów do dumy nie mamy. Po opublikowaniu rozmowy telefonicznej, jaką przeprowadził poseł Janusz Sanocki ze Strażą Miejską w Nysie, o zgodę na publikację zwróciły się do nas krajowe stacje telewizyjne, między innymi TVN24. Jest środa, 30 grudnia, Marcin Miłkowski. Witam i zapraszam na wiadomości. Kultura parlamentarna po naszemu. Nie wiem, jakie obecnie panują standardy w Sejmie. Ja do takiej rozmowy i słów użytych tam nie jestem przyzwyczajony. Nagranie niecenzuralnych wypowiedzi posła Sanockiego bije rekordy popularności. Przed zamknięciem dzisiejszego wydania, mimo świątecznych zajęć i przygotowań do Sylwestra, internetowe wydanie Ostatnich Wiadomości zobaczyło ponad 12 tysięcy osób. Nasz materiał pojawił się w wielu krajowych serwisach, między innymi w TVN24, Super Expressie i Niezależnej.pl. Komendant Straży Miejskiej w Nysie Grzegorz Smoleń na pytanie o ocenę całej sytuacji odpowiedział dyplomatycznie. Nie wiem, jakie obecnie panują standardy w Sejmie. Ja do takiej rozmowy i słów użytych tam nie jestem przyzwyczajony. Nam również trudno jest zaklasyfikować kolejne dokonania posła, czy temat jest poważny, czy zaczyna być raczej z dziedziny tych humorystycznych. Proszę, widzę, że to jest temat na ważniejszy od Trybunału Konstytucyjnego. No to ważniejszy bardzo... nie, ale ważny, bo dotyczy kultury parlamentarzystów. O, to była kultura obywatela. Jedno jest pewne, poseł robi wszystko, by było o nim głośno. I tak niezmiennie od wielu tygodni i tym razem nie pozwolił o sobie zapomnieć, nabierając rozmachu w dziedzinie parkowania. Po awanturze z blokadą, za którą nie otrzymał mandatu, posunął się dalej. Tym razem postawił swój samochód w pomieszczeniu dla karetek. Jak widać, ośmielony przywilejami, jakie daje immunitet, poseł pokazuje, że może zaparkować wszędzie. Społeczność internetowa nie pozostała na to obojętna i powstał już pierwszy wideoklip bazujący na znanej postaci z serii reklam Turbo Dynamomena, gdzie w postać niezniszczalnego bohatera wciela się sam poseł Sanocki. Wszystkie pojęcie Turbo Dynamomen. Podziwiaj go bez ograniczeń. Na Facebooku zaczynają się pojawiać przykłady niecodziennego parkowania. Gdzie jeszcze można zaparkować? Kto znajdzie najbardziej nietypowe miejsce? To dobre pytanie. Na zakończenie życzymy szampańskiej i bezpiecznej zabawy, a także prosimy naszych telewidzów o ciekawe materiały z zabaw sylwestrowych. Pliki lub linki do serwisu YouTube z produkcjami, które zechcą Państwo udostępnić telewidzom, proszę wysyłać na adres telewizjaopolskie@gmail.com. Następne nasze spotkanie już w nowym roku, w środę 6 stycznia. Cała redakcja życzy jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia.